Pogotowie, proszę. Pogotowie, czy już przywieźli? Pogotowie, proszę czekać. 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 Wczoraj nie jeździłeś? Źle się czułem. Pękałeś. Gdybyś wczoraj słabo pojechał, to by ci średnia poleciała na łeb. Panie Jerzy, przecież wyniki ostatnich rozgrywek ligowych miały nie być liczone. Panowie, to jest pan Jacek z komisji szkoleniowej. Teraz on wam podkręci obroty. No ćwiczcie, ćwiczcie. Jakiego wypadku? Widzę, no. Marcin Walczak to zdaje się pański kolega, prawda? Co ja? Ja właśnie wtedy nie startowałem. Jak to? To znaczy tylko w pierwszym biegu, bo potem, wie pan, miałem... A, wiem, wiem, ręka. Kontuzja. Ale widzę, że teraz to pan jeździ. Jeżdżę. No to świetnie. No właśnie, przepraszam pan. Wie pan, a zdaniem pana kto zawinił? Wszyscy widzieli, jak było! Tak, proszę pana, ale pan się na tym zna! Proszę pana, to jest ryzyko zawodowe, każdy się musi z tym liczyć. A poza tym... Ciszek! A poza tym to są wewnętrzne sprawy klubu. Co to, śledztwo? No. Dzwoniłem wczoraj do klubu. Gwiazda mówił, że już jest lepiej. No odkręć to, do cholery! Pokaż Ichenio, najlepsza para. 76 sekund. No, całek ma już taki czas od tygodnia. A spróbujmy Henia z całkiem. Całek na tor! Całek, Ichenio? A co to da? Całek od tygodnia nic nie poprawił, a Henio progresuje. No, ale przecież jest parę dni do zawodu. Pan kierownik Paćko wproszony jest do budynku administracji w ważnej sprawie służbowej. Powtarzam. Pan kierownik Paćko proszony jest do budynku administracji w ważnej sprawie służbowej. Może pan to jeszcze raz puścić? Oczywiście.
Nie zanudzaj, Stefciu, pana redaktora tymi starociami. Witam. Dzień dobry, kłaniam się. Okropne to, panie kierowniku. To tylko tak groźnie wygląda, skończyło się na gipsie. Wyłącz, Stefciu. Proszę. Właśnie a propos, panie kierowniku. Jak to było z tym niedzielnym wypadkiem w Lidze? To znaczy? Czy gdyby ten Marcin Walczak miał osłonę na brzuch? A kto mu zabraniał? A zawodnicy nie mają obowiązku startowania w pasach ochronnych? No gdyby nawet istniał taki przepis, to też by mu nic nie pomógł. On oprócz tego jeszcze walnął głową w bandę. A w jakim kasku? Panie redaktorze, każdy jest dorosły i wie, czym ryzykuje. No niby tak. W żużlu każdy jeździ za siebie. A co tam u was w telewizji? No właśnie, panie kierowniku, w jakim składzie jedziemy na Mistrzostwa Świata? Proszę bardzo, w grę wchodzi aktualny mistrz kraju Henryk Górzyński, Kazimierz Rogala, Zbigniew Biały. A czwarty? No, czwarty. Trochę to przedwczesne. Mogą być zmiany. Radziłbym nie publikować. A co z całkiem? Wicemistrz Polski. Podobno ostatnio był w świetnej formie. Niestety, Całek od tygodnia nie robi postępów. Całek nie czuje się najlepiej, jak pan wie. W lidze nie jeździł, ma coś z ręką. Tak, tak. No, mało to prawdopodobne, żeby on... Ale wie pan, z czwartym nazwiskiem jeszcze... Może Tokarz Marian? Jest dobrze zgrany z Górzyńskim. Tokarz i Henio zaczynali u pana kierownika w klubie. To nie ma nic do rzeczy, po prostu Górzyński jest najlepszy i ma największe szanse. A Całek? Nie, to indywidualista, byle do przodu, byle do przodu. I słusznie. O, niezupełnie, panie redaktorze. Na torze są jeszcze koledzy, zespół. Ale sam pan powiedział wcześniej, że każdy na żużlu jeździ za siebie. Redaktorze, proszę mnie nie łapać za słówka. A przecież sam wszystkich punktów nie chapnie. Tak, a poza tym ciągle są z nim kłopoty. To matura, to dom. Tak, tak, teraz, no, a kogo to w końcu? Tak, no, no nie jest lubiany w środowisku. Słusznie, ale nie za to zbiera się punkty. Oczywiście. Ale... Wie pan, redaktorze, przyjeżdżają do nas pewniacy. Szwedzi, Anglicy, Nowa Zelandia. Wszyscy się na nich gapią, komentują każdą śrubkę, każdą nowinkę przeliczają na dolary. Pan wie, to nie jest powiedziane, że ma być fuks. Tak jak wtedy Szczakiel. Uczestnicy Mistrzostw Świata. Zaraz po zakończeniu jazd treningowych odbędzie się kontrola i testowanie maszyn. Natomiast odprawa zawodów odbędzie się jutro bezpośrednio przed zawodami.